Bardzo dziękuję za to ciepłe powitanie. Bardzo mi jest przyjemnie i widzieć was tu wszystkich po tej dwuletniej przerwie ponad. Ostatnio widzieliśmy się na PHP Konie w 2019 roku. Część z was doskonale pamiętam z tamtego roku, a część z was po drodze spotkaliśmy się jeszcze kilkukrotnie na kilku innych wydarzeniach. Więc tym bardziej miło mi was widzieć. Witam na tej imprezie jako pierwszy prelegent. Będę opowiadał dzisiaj o observability. Nazywam się Karol Kreft, tak jak zostałem przedstawiony. Pracuję w SI jako team leader. Prezentacja o observability 2022 wzięła się stąd, że temat observability jest dosyć gorącym tematem tak naprawdę. I jeżeli chodzi o to, co dzisiaj dzieje się w świecie DevOpsowym, jeżeli chodzi o to, jak dzisiaj patrzymy na nasze aplikacje w kontekście tego, jak one działają na produkcji, to observability jako temat pojawia się bardzo często w różnych raportach, między innymi w InfoQ, ale również w ThoughtWorks, do którego przejdę za chwilę. Tutaj zaznaczyłem tylko kilka tematów związanych z observability, które na tych radarach się pojawia. Data observability jako temat zupełnie nowy, ale wydaje się być krytyczny w aplikacjach, gdzie dane są najważniejsze. W pozostałych aplikacjach patrzymy bardziej na observability w kontekście naszej infrastruktury, ale też w kontekście naszej aplikacji w ogóle. A do szczegółów przejdziemy za chwilę. Jeżeli chodzi o ThoughtWorks, przed chwilą, kilka dni temu wyszedł kolejny raport, ich Technology Radar, który już notuje temat observability w dwóch kontekstach. Pierwsze, observability na poziomie pipeline'u, a druga kwestia to jest SLA, SLI, SLO, o którym też szerzej będę opowiadał za chwilę. Więc podstawy, o czym w ogóle jest observability? Jak rozumiemy observability i co ono oznacza? Przede wszystkim dwie sprawy. Pierwsza to jest stan systemu, jego zdrowie. Jak w tej chwili ten system funkcjonuje na produkcji. A druga kwestia to jest to, jak to się zmienia w czasie. Czyli wprowadziliśmy jakąś zmianę do systemu i zastanawiamy się, czy ta zmiana polepszyła funkcjonowanie tego systemu, czy go pogorszyła, tak? Czy nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli do tego dodamy jeszcze jeden bardzo istotny element, czyli częste wdrożenia na produkcję, okaże się, że uzyskamy coś, o czym programiści PHP mówią od dawna, czyli testowanie na produkcji. Testowanie na produkcji, ale takie rozumiane dojrzale już, tak? No PHP nie jest tym samym językiem, którym był 15 lat temu, tak samo testowanie na produkcji. Nie powinniśmy przez to rozumieć to samo, co rozumieliśmy 15 lat temu. Częste zmiany, świadome zmiany, i świadome obserwowanie systemu na produkcji, co w tej chwili się tam dzieje. W takim klasycznym podejściu observability najczęściej jest tłumaczone jako trzy filary, czyli metryki, tracy i logi. Przy czym chciałbym o tym opowiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki fundament, który wymaga nieco szerszego wyjaśnienia. Natomiast w literaturze, czy też w internecie trochę zostało to wypaczone w mojej ocenie i trochę stał się z tego taki buzzword, tak? Czyli za każdym razem, jak widzimy, że pojawia się artykuł o tych trzech filarach observability, jak to się często mówi, to często są to artykuły napisane w kontekście jakiegoś narzędzia, które pewne observability pomaga dostarczyć w kontekście naszych systemów. Czyli uważajmy może trochę na artykuły, które są napisane przez dostawców rozwiązań, ponieważ one są podyktowane tymi narzędziami, a niekoniecznie tym, co ja rozumiem jako observability. Czyli znowu wracam do tej definicji testowania na produkcji. Więc te trzy filary, co przez nie rozumiemy. Pierwsze to są metryki. Metryki, czyli pewna miara, coś, co się dzieje w czasie. Może to być szerzej będziemy jeszcze o tym opowiadać, liczba zdarzeń, ich zagęszczenie, ich czas trwania. Logi to jest coś, co już częściej tym sterujemy na poziomie języka oprogramowania, na poziomie PHP chociażby. Jesteśmy w stanie sobie pewne eventy zalogować, coś, co wydarzyło się w systemie, coś, co dla nas jest istotne, albo też coś, co na przykład nie powinno się nigdy wydarzyć, ale w jakiś sposób to przewidzieliśmy na poziomie pisania jeszcze kodu.
i trace'y, które na poziomie PHP możemy o tym dyskutować dosyć długo, z tego względu, że z jednej strony możemy mówić o trace'ach jako trace'ach wykonania danego żądania, ale możemy też trace'y rozumieć trochę szerzej, w kontekście na przykład systemów rozproszonych i architektury opartej o eventy, kiedy jeden event odnosi się do innego eventu, który spowodował wywołanie tego drugiego. W takim wypadku najlepiej pewnie by było posiadać pewną logikę, która pozwoli nam zidentyfikować hierarchię tych eventów. Najczęściej, kiedy mówię o tych trzech filarach observability, pojawia się pytanie, no chwila, przecież to wszystko, o czym opowiadasz, to jest w zasadzie monitoring. My to wszystko mamy w systemach. Więc chciałbym chwilę czasu też poświęcić na to, żeby troszeczkę więcej światła rzucić na to, jak subtelna jest to różnica między observability a monitoringiem. W mojej ocenie nie ma observability bez monitoringu, natomiast monitoring to nie jest observability. Zacznijmy od jakiegoś prostego case'u. Przynajmniej tak się na początku wydaje, tak? Monitoring dostępności możemy rozumieć binarnie na poziomie, czy nasz serwis jest dostępny, czy nie jest dostępny. Ale pod spodem tak naprawdę dzieje się więcej, bo dostępność to nie jest tylko czas dostępu rozumiany jako uptime. Dostępność to jest też na przykład czas odpowiedzi. Bo co z tego, że nasz serwis jest dostępny, ale czas każdego żądania to jest 10 sekund, aż użytkownik załaduje całą stronę. Do tego dochodzi też success rate odpowiedzi, bo co z tego, że mój serwis teoretycznie jest dostępny, ale co 10 żądanie wywołuje błąd. Fajnie się korzysta z Facebooka, ale nie lubię na przykład, kiedy próbuję się otworzyć jakiś komentarz, a on mi się nie naładuje. Tu jest screenshot akurat z Dynatrace'a, narzędzia, z którego korzystałem, i ono już pozwala na poziomie swojej konfiguracji dostarczyć pewne informacje na temat tego, co nas interesuje, jeżeli rozmawiamy o dostępności. Możemy na przykład skonfigurować sobie monitoring, który powie, że każdy response, który powie, że odpowiedź kodu żądania będzie większa niż 400, uznamy za błąd i na tej bazie jesteśmy w stanie skonfigurować sobie alerting. Wszelkie powiadomienia, które powiedzą, hej, twój system nie jest dostępny. Podobnie, jeżeli mamy jakieś endpointy, które są typowo API i zwracają na przykład JSON-a, i standardem w naszej organizacji jest, że na poziomie tego API zwracamy error w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie w odpowiedzi, jeżeli nie jesteśmy w stanie przetworzyć danego żądania. To też jest reguła, którą jesteśmy w stanie przy pomocy tego narzędzia zapisać i potem wykorzystywać w naszym monitoringu, w alertingu. I na koniec podsumowanie takiego serwisu, mikroserwisu, który w tym wypadku był akurat zdeployowany do trzech różnych regionów, powiedzmy lokacji. To jest jakby niezależne od tego, w jaki sposób zostało to zdeployowane, bo Dynatrace dostarcza rozwiązania niezależne od konfiguracji naszej chmury, czyli możemy to, zarówno naszą aplikację zdeployować do pewnych regionów AWS, ale na przykład Amazona, czy Google Clouda, czy Oracle'a. Sprawdzamy co 5 minut w tym przypadku. Czy to jest wystarczająco na uptime? W naszym wypadku okazało się, że tak. Nie musieliśmy sprawdzać częściej. Stwierdziliśmy, że to będzie wystarczająca częstotliwość. W dużych systemach takich cloudowych, takich rozwiązaniach SaaS-owych, z których często programiści korzystają, takie rozwiązania najczęściej dostarczają pewne status page'e, które nam powiedzą, jak wygląda dostępność danej strony. Pytanie, czy nasze serwisy, które my wdrażamy na co dzień, też powinny mieć coś podobnego? To jest ciekawa rozmowa z biznesem, którą może powinniśmy odbyć. Może to nie powinna być strona, która musi być publicznie dostępna. Może warto by było coś takiego mieć na poziomie własnej organizacji wewnętrznie. A może coś takiego już istnieje, tylko my o tym nie wiemy, ponieważ my jako programiści zajmujemy się wytwarzaniem kodu, dostarczaniem nowych feature'ów, a to, co się dzieje na produkcji, zrzucamy tak naprawdę na dział DevOpsów i dział operacyjny.
Powiedzieliśmy sobie przez chwilę o monitoringu dostępności. Możemy ten temat kontynuować w kontekście chociażby APM, czyli Application Performance Monitoring, albo infrastruktury. To są rzeczy, które najczęściej podlegają monitoringowi i w pewnym zakresie również są tematem observability. W monitoringu jeszcze najczęściej pojawiają się takie cztery złote sygnały, które mówią, że coś z systemem może dziać się nie tak. To są takie cztery sygnały, które najczęściej pojawiają się jako coś, co my potencjalnie, czym my potencjalnie jesteśmy zainteresowani w kontekście stanu naszego systemu. Pierwszy z nich to będą błędy. Bardzo szeroka definicja, natomiast możemy to rozumieć jako jakieś segfaulty, coś, co w jakiś sposób nasz serwis przestał być dostępny, bo jego zależność przestała być dostępna i przez zależność rozumiem chociażby dostęp do internetu, tak? Na końcu zawsze jest jakaś maszyna, która powinna być podłączona do internetu. Jeżeli ona ten dostęp straciła, to znaczy, że w tej chwili ona jest niedostępna. To jest błąd. Saturation rozumiane jako jak bardzo jest nasycony nasz system w kontekście chociażby przestrzeni dyskowej, dostępnych zasobów takich jak RAM, jak chociażby CPU. Latency, czyli ile czasu tak naprawdę serwis potrzebuje, żeby przetworzyć nasz request. I ostatni z tych czterech sygnałów, czyli ruch, jak bardzo, pod jak wielkim w tej chwili jesteśmy naporem, jeżeli chodzi o użytkowników, jeżeli chodzi o użycie naszego serwisu. Te cztery złote sygnały bardzo fajnie są opisane przez Google'a na stronie SRE Google. Pod tym QR kodem znajduje się link do tej podstrony. Bardzo ciekawe użycie. Natomiast to, na co szczególną uwagę chciałbym zwrócić, to jest to, że mając te cztery sygnały, bardzo łatwo jest wpaść w coś, co nazywa się Pokémon Monitoring. Pokémon Monitoring jest jednak antypaternem, bo nie chodzi wcale o to, żeby złapać je wszystkie. Mamy te cztery sygnały i bardzo chcemy je monitorować za wszelką cenę. Przede wszystkim myślę, że warto się zastanowić nad tym, dlaczego my je monitorujemy, bo po co nam na przykład zastanawiać się, czy my mamy dostępną jeszcze przestrzeń dyskową, skoro nasza aplikacja w ogóle nie ma takiego feature'u jak przechowywanie plików. Może warto się tym zająć w drugiej kolejności, albo w ogóle ten aspekt pominąć. Z tego też względu uważam, że no observability to nie jest tylko monitoring, to jest coś ponadto. I żeby głębiej jeszcze w to wejść, porozmawiajmy jeszcze przez chwilę, w jaki sposób definiujemy te dwie rzeczy. Observability będzie przymiotnikiem, tak? Czyli to, w jaki sposób ten dany system jest obserwowalny, tak? Natomiast robimy to na podstawie tego, co ten system nam dostarcza. Monitoring to są te aspekty, to są te metryki, o których chociażby przed chwilą wspominałem. Najczęściej też observability jest ściśle związane z naszym pipeline'em DevOpsowym. Ono jakby w naturze leży aplikacji cloudowych, bowiem jesteśmy w stanie je definiować już na poziomie pipeline'u. Często powinniśmy też observability konfigurować i myśleć o nim w kontekście przede wszystkim naszej aplikacji i użytkowników, którzy z tego korzystają, a nie w kontekście tych sygnałów i tego, co leży poziom niżej na poziomie infrastruktury. Przez observability przede wszystkim rozumiemy też obserwowanie tego, na co my nie jesteśmy gotowi. Bowiem wdrażając daną zmianę na produkcję, z reguły nie wiemy, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o zachowanie naszego systemu. Bo we wcześniejszych fazach nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przede wszystkim wykryć, a przy dużej częstotliwości wdrożeń na produkcję to jest po prostu niemożliwe. Załóżmy, że mamy 1000 wdrożeń na produkcję dziennie, tak? Jeżeli ktoś osiągnął już taki poziom, to prawdopodobnie nie był w stanie tych wszystkich zmian wdrożyć
przetestować wcześniej na środowiskach innych niż produkcyjna, zwłaszcza pod kątem naporu ruchu i tego, czy jak zachowa się dany serwis przy takiej ilości użytkowników. Mamy zatem definicję observability. Wiemy trochę więcej na temat tego, że jest czymś więcej niż tylko monitoringiem. Przejdźmy zatem do konkretnej implementacji observability, którą podsyła Google. Bo mam tu na myśli przede wszystkim problemy, które są związane z tym, jak o tym observability rozmawiać z biznesem. Bo my możemy jako programiści rozumieć, dlaczego to jest ważne. Wiemy, że to, jak zachowuje się w tej chwili nasz system na produkcji, musimy monitorować, bo dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład szybciej reagować na ewentualne problemy. Google dostarcza fajny framework, który nazywa się Site Reliability Engineering. I ten framework jakby wychodzi z bardzo prostego założenia. Mianowicie dostępność jest najważniejszym featurem naszego systemu. Cokolwiek robi nasz system, jeżeli nie jest dostępny, a dostępność rozumiemy jako system robi to, co powinien robić, to w zasadzie czym my się tutaj zajmujemy, tak? Skoro nasz system jest niedostępny w tej chwili na produkcję, to po co my rozmawiamy o czymś innym? Nie ma ważniejszych rzeczy niż dostępność naszego serwisu. Pytanie w kontekście naszych systemów, czym ta dostępność w takim wypadku jest, jak ją mierzyć i co jest najważniejsze w kontekście naszych użytkowników. Google podpowiada, że możemy to zrobić używając dwóch nowych terminów, SLI i SLO. SLI jako Service Level Indicator będzie taką miarą, współczynnikiem dobrych zdarzeń w sumie wszystkich zdarzeń, które w systemie się pojawiły. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym, jakie przykłady tych zdarzeń mogą być. A objective będzie pewnym celem, który uznamy za satysfakcjonujący w kontekście naszych użytkowników. To znaczy, że jeżeli my nie spełnimy tego warunku, nasi użytkownicy będą niezadowoleni, a jeżeli będziemy w jego okolicy, to będzie to poziom akceptowalny. Znaczy, że nie będą do nas dzwonić, wydzwaniać, nie będą do nas pisać, że coś jest nie tak i nie będą o nas pisać źle też w mediach społecznościowych. Pragnę podkreślić, że SLO jako cel to nie jest SLA rozumiane jako Service Level Agreement. Service Level Agreement to jest pewna umowa już, tak? To znaczy to niesie pewne prawne konsekwencje, jeżeli my się z tego nie wywiążemy. Może to skutkować jakimiś gratyfikacjami pieniężnymi dla naszych klientów, tak? Albo na przykład koniecznością udostępnienia naszego serwisu za darmo przez jakiś dłuższy czas. Przejdźmy zatem do przykładu, czym takie SLO może być. Przykład mówi, że 95% wszystkich zapytań do bazy danych musi zwrócić wynik w czasie mniejszym niż 2 sekundy. To początkowo wydaje się być całkiem sensowną miarą. W końcu to, jak szybko realizowane są zapytania do naszej bazy danych, ma bezpośrednie przełożenie na to, jak długo użytkownik czeka, aż mu się załaduje nasz serwis. Natomiast mało mówi o intencji tego użytkownika tak naprawdę. Bo czy naprawdę wszystkie nasze zapytania do bazy danych są kluczowe? Wydaje mi się, że nie, tak? No. Czy takim dobrym przykładem, który mi się przychodzi jako pierwszy do głowy, to jest to, że na przykład mamy wylogowanie, które musi kończyć się ubiciem sesji. Zakładając, że na przykład trzymamy sesję w bazie danych, czy czas wykonania takiego żądania jest krytyczny dla naszych użytkowników? Może to jeszcze jest kwestia tego, jak bardzo dane, które w tym systemie przetwarzamy, są krytyczne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ten czas będzie dłuższy niż 2 sekundy, to użytkownik pewnie zamknie tą kartę w przeglądarce i tak naprawdę chociażby się nie wylogował, to i tak będzie zadowolony. Spróbujmy zatem pójść nieco bardziej w stronę tego, czego użytkownik oczekuje. 95% wszystkich wyszukań produktu powinno się skończyć w czasie krótszym niż 2 sekundy. Takie wymaganie jednak rodzi szerszą dyskusję. Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego wyniku
przez to, jak długo nasze zapytanie do bazy danych na przykład trwa, to mamy drogę otwartą do tego, jak... Mamy drogę otwartą do tego, w jaki sposób chcemy to wyszukiwanie zaimplementować. Możemy nagle stwierdzić, że nie warto na przykład zwracać wszystkich wyników w przypadku, kiedy mamy ich, nie wiem, więcej niż 1000. Albo zidentyfikujemy, że wyszukiwania w zdecydowanej większości są to bardzo generyczne wyszukiwania, które faktycznie zwracają za dużą liczbę wyników. Po co nam to? Użytkownik i tak nie jest w stanie przetworzyć organoleptycznie przy pomocy oczu w wyniku, który, listy wyników, które prezentuje więcej niż, nie wiem, 10-15 elementów. Jak może to wyglądać na poziomie statystyk, powiedzmy, tak? Mamy prostą tabelę, która pokazuje, jak na początku września wyglądał stosunek eventów dobrych do złych. Tak, rozumiany w kontekście, ile wyszukań na przykład produktów trwało krócej bądź dłużej niż te oczekiwane 2 sekundy. 2 października był taki dzień, że niestety mieliśmy nieco więcej ruchu niż zazwyczaj i nie byliśmy w stanie tego spełnić. W prosty sposób możemy to przełożyć na wykres i pięknie zwizualizować. Ja akurat to zrobiłem w Excelu, bo lubię pracować w Excelu, natomiast dzisiaj są do tego już narzędzia lepsze. Widzimy dokładnie, że ten 2 października, no coś tam się zadziało. Podobnie, jeżeli chodzi o SLO, możemy podejść do tematów, do eventów. Okej, do tej pory rozmawialiśmy o eventach, tak? Mamy współczynnik dobrych do złych, ale możemy też SLO rozumieć jako przede wszystkim czas. W przypadku czasu matematyka do obliczenia takiego SLO będzie identyczna jak w przypadku SLA. I serwis Uptime Is bardzo to ułatwia. Wpisujemy, na ile poziom naszej dostępności czy naszego oczekiwanego reliability powinien wynosić procentowo, a następnie szybko dostaniemy wynik, jaka dostępność w ciągu, jak długo możemy być niedostępni na poziomie dnia, tygodnia czy też roku. Co nam to daje? Te 2 elementy, SLI i SLO, prowadzą tak naprawdę do najciekawszego elementu tego frameworka Site Reliability Engineeringu, którym jest error budget. Bo z tej tabelki, którą pokazywałem przed chwilą, średnio wyjdzie, że nasz serwis jest dostępny w okolicach 98, prawie 99%, natomiast nasze SLO mówi, że celujemy w 95%. To znaczy, że jesteśmy dostępni lepiej niż tego oczekują nasi klienci. I co to oznacza, tak? Otwiera to drogę do dyskusji z biznesem, co myśmy powinni z tym zrobić. Czy w związku z tym powinniśmy określić nasze SLO jako 99% i celować w to? Być może. Ale są też inne opcje. Może, ponieważ jesteśmy bardziej dostępni niż oczekuje tego nasz klient, to my może jesteśmy w stanie w tej chwili sobie poeksperymentować trochę. Do tej pory wykorzystywaliśmy jakiś konkretny system do wyszukiwania naszych produktów chociażby, a teraz mamy przestrzeń na to, przy pomocy tych 3% powyżej naszego SLO, gdzie jesteśmy, na to, żeby faktycznie sobie sprawdzić w praktyce, jak inny silnik wyszukiwania produktów albo system cache'owania zadziała. Daje nam to kartę przetargową do rozmowy z biznesem na temat tego, nad czym będziemy pracować. A to jest zawsze ten wpływ, który myślę, że my jako inżynierzy chcielibyśmy mieć większy, bo ja nie wiem jak wy, ale nie lubię, kiedy biznes mówi mi, co ja mam robić, totalnie ignorując mój wkład w ten aspekt. Cały ten koncept Site Reliability Engineeringu jest bardzo dobrze opisany przez Google'a
na stronie SRO Google, to jest cały adres HTTP. Polecam też książkę Implementing Service Level Objectives, która skupia się na wielu aspektach, zarówno na tym, jak matematycznie podejść do obliczania prawidłowego SLO poprzez to, z czym prawidłowe SLO w kontekście tego, czego nasi użytkownicy oczekują od nas jest, po tym, jak tak naprawdę rozmawiać z biznesem o tym, jak, dlaczego ten framework ma sens i dlaczego powinniśmy się tym zainteresować w kontekście naszej aplikacji i naszych wdrożeń. W tej chwili na rynku jest cały szereg narzędzi, które pomagają nam wdrożyć observability. Przez chwilkę wspominałem o Dynatrace, z którego miałem okazję korzystać. Site 24/7 na pewno, no raczej to jest uptime monitoring, natomiast Prometheus to pewnie jest narzędzie, które wasi DevOpsowie znają i być może oni też już myślą o tym observability, a i rozmowa z nimi może być ciekawa w kontekście tego, że nagle się okaże, że pewne elementy observability my już mamy, a dział inżynieringu jeszcze o tym nie wie. Chociażby jeżeli chodzi jeszcze o Prometeusza, to w tej chwili jest nawet taki moduł, który jest oparty o standard OpenSLO i przy pomocy niego jesteśmy w stanie pisać o naszym SLO, definiować je jako konfigurację, jako kod. To jest akurat przykład trywialny, który jest w dokumentacji i mówi, że sobie policzmy czas trwania wszystkich requestów plus jego status i da nam to informację o dostępności naszego serwisu. Podsumowując, observability i korzyści, które płyną z wdrożenia observability, chciałbym podkreślić przede wszystkim ten aspekt widoczności tego, co się dzieje na produkcji w kontekście multi-cloudu, bo observability i narzędzia, które przy wdrożeniu są dostępne, naprawdę no, nie są zależne od jednej chmury i jesteśmy w stanie sobie to ładnie skonfigurować na poziomie multi-clouda. Na pewno w kontekście diagnozy wszelkich problemów na produkcji mamy szerszą informację i zdecydowanie lepszą wiedzę na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło. W kontekście organizacyjnym nawet odnosimy taką korzyść, że transformacja digitalowa, która często w biznesie się pojawia jako pewien strategiczny cel, jest wspierana, bo dzięki temu, że wiemy, co się dzieje na produkcji, jesteśmy pewniejsi co do naszego cyklu wdrożeń. Kolejna korzyść wynika z faktu, że my jako programiści lepiej dzięki observability wiemy, co się dzieje na produkcji i możemy to wykorzystywać w naszym dialogu z działami DevOpsowymi. To też ma realny wpływ na to, jak my jako programiści czujemy się odpowiedzialni za to, co dostarczyliśmy na produkcję. Observability jest pewnym jednak rodzajem mindsetu, tak? Więc nie bez przyczyny mówiłem tutaj o kontekście transformacji cyfrowej organizacji. Bez zrozumienia, dlaczego my musimy jednak obserwować nasz system na produkcji, biznes może nie do końca rozumieć, po co to wszystko. Podobnie zresztą jak DevOps, tak? Czyli coś od czego pewnie nie uciekniemy, jeżeli w ogóle o observability myślimy, tak? Jeżeli nie mamy naszych wdrożeń zautomatyzowanych, nie jesteśmy pewni, co ląduje na produkcję wdrażamy zbyt rzadko, to myślę, że jeszcze nie jesteśmy na etapie, żeby o observability w ogóle myśleć. Na koniec jeszcze cytat z raportu State of Observability 2021, który mówi, że w organizacjach, które wdrażają observability staje się szybko rozpoznane jako element kluczowy ich kultury. I bez tego transformacja cyfrowa tak naprawdę okazuje się no, zdecydowanie wolniejsza. Co bym chciał na koniec jeszcze sam podkreślić, jeżeli chodzi o podsumowanie tej prezentacji. Przede wszystkim, od czego polecam zacząć, tak?
Ja mam przede wszystkim doświadczenie z systemami legacy i pewna forma monitoringu z reguły w takich systemach już istnieje. Zacznijmy tam. Poszukajmy, sprawdźmy, czym dysponujemy. Zastanówmy się, co z tego możemy wykorzystać. Jeżeli klient do nas dzwoni, jeżeli strona nie działa, to jest to pewien rodzaj monitoringu, alertingu, tak. Pytanie, czy faktycznie potrzebujemy tego telefonu, nie? Ja nie lubię, kiedy ktoś do mnie dzwoni. Nie myślmy za dużo o narzędziach zbyt wcześnie, bo jeżeli nie mamy tego chociażby cyklu DevOpsowego dobrze już opisanego i nie wdrażamy zbyt często na produkcję, to nie ma chyba jeszcze co myśleć o observability. Znajdźmy przede wszystkim i skupmy się na tym, ten odpowiedni kontekst w znaczeniu, czego oczekują nasi użytkownicy. Jeżeli użytkownicy nam to powiedzą, a z reguły znajdą sposób, żeby nam to powiedzieć, będziemy w stanie to zawrzeć w postaci chociażby SLI, SLO i określić jako cel i również na poziomie inżynieringu starać się do tego celu dążyć. No i na koniec oczywiście eksperymentujcie, miejcie zabawę z tych eksperymentów i miejcie sporo zabawy. Bo myślę, że ta observability drogę do tej zabawy zdecydowanie otwiera. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla was. Chętnie odpowiem na wasze pytania. Kto ma jakieś pytania? Albo co chcielibyście dodać do tej prezentacji? Warto zadać pytanie chociażby z tego powodu, że rzucę do was tą kostką. Tam jest pytanie? Jak nie trafię, to proszę przekazać dalej. Dziękuję. Halo, halo? Okay. Działa. Mówiłeś o tych stronach status page'ów, które mają firmę. Czy ty ze swojego doświadczenia, jak to obserwujesz w innych firmach, spotykasz się z tym, że to jest automatyzowane, czy raczej mamy publicznego status page'a, którego ktoś musi wyedytować? No bo z mojego doświadczenia się często spotykam z usługami zewnętrznymi, które nie działają, a w status page'u jeszcze informacji o tym nie ma. Mhm. Jak tutaj podejść, budując własny produkt? Znowu jest pytanie najbardziej podstawowe, po co my to robimy, tak? Jeżeli robimy to dla naszych użytkowników zewnętrznych i nie jest to status page, który wiąże się z jakimś SLA, które sobie określiliśmy, więc tam możemy sobie wpisać, że jesteśmy niedostępni i tak nam nic nie zrobi, tak? Ale chcemy być uczciwi, to zawsze uważam, że taka transparencja będzie doceniona przez użytkowników końcowych. Więc fajnie, że coś takiego im damy. Oni to docenią. Natomiast jest drugi aspekt, czyli przede wszystkim tych takich status page'y wewnętrznych i to niekoniecznie musi być jakaś strona, tak? To może być też API, które otwiera nam szereg możliwości, jeżeli chodzi o monitoring takiego API w systemach, które są oparte o mikrousługi chociażby. Jeżeli mamy kilka albo kilkanaście naszych mikroserwisów i każdy z nich ma endpoint, który potrafi zdiagnozować jego status, to na tej bazie jesteśmy w stanie też zbudować sobie pewien monitoring, pewne narzędzia albo metryki, które mówią o observability. Dzięki. Dziękuję. Proszę złapać. Nie, musisz złapać, takie są zasady. Kto SLO definiuje SLO? Pytanie było, kto definiuje SLO, biznes czy techniczni? Myślę, że definicja SLO wynika z dyskusji tych dwóch grup jak najbardziej. Więc bez zgody jednej i drugiej no nie zdefiniujemy tego. Inżyniering jakby musi zagwarantować to, że to będzie mierzalne. A biznes musi dostarczyć ten aspekt, co jest dla niego istotne, na czym powinniśmy się skupić. Jeżeli biznes powie, tak jak w moim przykładzie, że dla mnie najważniejsze jest, żeby użytkownicy, którzy używają wyszukiwarki, otrzymali wynik w ciągu 2 sekund, to inżyniering powie, będzie musiał się zastanowić i wewnętrznie pewnie też przedyskutować, jakie mamy możliwości, żeby to osiągnąć. Można to zrobić przy pomocy UX-a,
Można to zrobić przy pomocy cache'a, a można to zrobić na poziomie bazy danych, tak? To właśnie kontynuowało pytanie pomocnicze. Jeżeli zmieniły się wskaźniki, indicators, to czy może się zmienić objective? I z punktu widzenia biznesu, na przykład nie dowozimy dzień w dzień tego SLO. Hmm. Czy to znaczy, że musimy cisnąć, żeby osiągnąć, czy jednak źle zdefiniowaliśmy SLO? Dobrze, że o tym mówisz. Czuję, że nie podkreśliłem tego aspektu w prezentacji, więc fajnie, że to zaznaczyłeś. W frameworku Site Reliability Engineeringu, jeżeli nie spełniamy SLO, to powinniśmy przestać dowozić. To oznacza code freeze w zasadzie, albo przynajmniej taki częściowy code freeze, czyli jakieś zespoły jeszcze coś wdrażają, ale ten zespół, który czuje się odpowiedzialny za ten SLO, albo został tak przypisany jakby oficjalnie, tak, będzie w tej chwili nie pracował nad nowymi feature'ami, a skupi się tylko i wyłącznie na tym, żeby poprawić system w kontekście dostępności i spełnienia tego SLO. Czyli SLO są takimi strategicznymi tak naprawdę poziomami. W przypadku Site Reliability Engineeringu tak, bo dostępność rozumiemy jako najważniejszy feature naszego systemu. Jeżeli biznes to rozumie i inżyniering to rozumie, to mamy o czym rozmawiać. Przypominam, żeby zadawać pytanie przez Catchboxa, żeby osoby oglądające miały później kontekst. Okej. Ja chcę podpytać o ten kontekst, w którym mówiłeś, że observability jest czymś więcej niż monitoring, szczególnie w kontekście tego, że dzięki niemu jesteśmy w stanie osiągnąć lepszą aplikację ostatecznie. I zacząłem się zastanawiać, ponieważ no, ten minimum monitoringu, tak, czyli czy strona działa, czy nie, jest o tyle no, wspaniały, że jest bardzo prosty i daje nam najważniejszą informację tak właściwie. I natomiast kolejne informacje, które możemy zebrać, tak, to jest na przykład to, o czym wspominałeś, czyli jak długo taki request działa lub ile takich requestów mogło się wysypać, czy nie. I teraz zastanawia mnie to, w jakim kierunku możemy poprowadzić to zbieranie informacji. Jeden kierunek to jest to, że no teraz możemy wybierać na przykład konkretne endpointy, które będziemy monitorować. Natomiast to będzie no, wymagało właśnie dużej ilości dyskusji z biznesem, z określenie tego, co jest najważniejsze, jest bardzo trudne, dlatego wydaje mi się, że wiele zespołów po prostu fallbackuje na sprawdzanie tylko, czy strona działa, czy nie, bo to jest zawsze ważne. I zastanawiam się, czy z jednej strony tu masz jakieś rady na temat tego, co warto monitorować, a z drugiej strony, czy uważasz, że istnieją jakieś metody zbierania danych, które wykraczają poza te podstawowe czynniki, czyli czy request odpowiada, jaki jest kod i jak długo trwa. No bo to są takie dosyć suche dane, które bez interpretacji nie dają nam za dużo ciekawych informacji. Czyli trochę mówimy o tych sygnałach, tak? Tak, sygnały są istotne i one często z reguły są monitorowane nawet bez naszej wiedzy, ale naszej wiedzy rozumiem jako nas, jako ludzi związanych z inżynieringiem, ludzi, którzy wytwarzają oprogramowanie, a nie do końca przejmują się tym, jak ono działa na produkcji. Więc warto zacząć dyskusję, myślę, z osobami, które faktycznie wiedzą, co na tym systemie produkcyjnym się dzieje, czyli to są z reguły DevOpsi albo działy operacyjne, co oni monitorują już w tej chwili i prawdopodobnie się okaże, że oni w ramach swoich dobrych praktyk już to robią wewnętrznie, tylko my o tym nie wiemy, bo tak jest bardzo często. Czy coś poza tym? No poza tym to jest wszystko mocno zniuansowane i uzależnione od kontekstu, czym nasza aplikacja się zajmuje. Okej. Okay. Dziękuję. Jeszcze, czy są pytania na sali jeszcze jakieś? Nie ma, to myślę, że podziękuję w takim razie wszystkim wam za obecność na mojej prezentacji. Ja będę do końca konferencji dostępny. Zachęcam do kontaktu. Miłej konferencji. Trzymajcie się. Dziękuję.